Jarosława Wita Dłużniaka poznałem w 2014 roku. Przyjechał na Dolny Śląsk do Bielawy. Przyjechał po to, żeby pokazać swoje wiersze. I w 2014 roku ukazała się pierwsza publikacja Jarosława Wita Dłużniaka, Studnia. Był to wówczas poeta oportunista. Poeta, który w bardzo żywiołowy sposób chciał naprawiać świat. Nie zgadzał się z różnymi rzeczami. Dzisiaj jest inny. Dzisiaj wydał drugi swój tomik, już pojedynczy, ponieważ Studnia wyszła w celi z szuflady poety, a Wiry wyszły jako samodzielny tomik. Recenzentem tego tomiku jest pani Jolanta Maniecka, która tak napisała o Jarosławie. Wiry to poezja życia, bo każdy moment może być inspiracją do napisania wiersza. A poeta? On przecież żyje wierszem, mierząc się z obcością świata, w którym istnieje. Próbuje tę odnieść i oswoić. Zwraca uwagę na magię języka, nawet tego codziennego. Ale wszystko zgrzyta, język też zawodzi. To poezja osobna. Bo przynależna do autora. Ale to również poezja wspólna, bo trudno się z autorem nie zgodzić. Tak jak pisze Jolanta Maniecka, ja się z nim zgadzam. Jego poezja jest mi potrzebna. Tak recenzentka o... Pani Urszula Obych, obecna tutaj pani, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, do której pan Jarosław często zagląda, jest stałym gościem, jest przyjacielem. Pani Urszula, która napisała notę biograficzną, również nie omieszkała w tej nocie napisać coś o tomiku. Pokusiła się również, tak. Jarosław Widłużniak zdaje sobie sprawę z ogromu zmian, jakie dokonały się w jego poetyckiej świadomości. Dotyczy to przede wszystkim jego warsztatu, który ciągle szkoli i wzbogaca. Środków poetyckich, jakie stosuje, bądź nie, bo to też istotne, twierdzi. Charakteryzuje go nieustanny rozwój. Trudno go zdefiniować, zaklasyfikować. Pisze praktycznie na każdy temat, nie uznaje poetyckich tabu. Jak sam mówi, niekiedy daje upust emocji, ale czyni to świadomie i celowo. I w zasadzie Jarosław Widłużniak w rozmowach ze mną w zasadzie potwierdzi to, co pani Urszula napisała. Poeta poszukuje. Jest to poeta z doświadczeniem. Poeta, który ma świadomość swojej roli jako poety i ma świadomość także swojego rozwoju. Mam nadzieję, że to potwierdzisz dzisiaj podczas rozmowy. Ja jestem zawstydzony. Poeta, który swój rozwój zamienia na to, żeby coś dać ludziom. Nie tylko warsztat, ale także szczerość. Jak zawsze potwierdza to, że szczerość w poezji jest najważniejsza. Prowadząc grupę poetycką Ogród Poetów, zwraca się wielu młodych poetów, starszych i wiecznie młodych, którzy chcą pisać. Jarosław ma tą trudną sztukę analizowania, którzy poeci są warci uwagi. Bo to oni później pracują razem w grupie. I w zasadzie ma trafne wybory, ponieważ wybiera tych poetów, którzy są szczerzy, którym często warsztat zawodzi, którzy niedoskonali są w języku często. Ale język można wyszlifować, wyuczyć się. A szczerości chyba raczej nie. Spotkaniu w Bielawie, które się odbywa już cyklicznie, drugi raz albo trzeci raz, pod tytułem Czym jest poezja? 18 marca na zadane pytanie, czym dla Jarosława Wita Dłużniaka jest poezja, tak odpowiedział. Na początku była formą układania siebie, bo to był moment,
że uznał, że coś przegrał, ale nie na tyle, że już nie potrafi się podnieść. Sam także twierdzi, że dobrze zrobiłem. Nawet dodaje, że bardzo dobrze zrobiłem. Ma świadomość tego. I teraz jest pewnym sposobem na to, żeby ciekawiej żyć. I to stwierdzenie zostało zauważone. Jest ciekawy doznań świata. A ciekawie żyć, to pięknie żyć. Ma odwagę do tego się przyznać. Jest po prostu szczery. Chciałbym, żeby Jarosław przeczytał wiersz tytułowy, Wiry. Ja mam tutaj pytanie do ciebie. Dlaczego odszedłeś od Rymów? Dlaczego nastąpiła ta zmiana w poetyce? Dwuznaczności. Rym jest środkiem, który wiele daje, ale nie, w moim przypadku doszedłem do wniosku, że niektórzy tak pięknie pisali Rymem, że ja już nie mam szans ich przebić. A nie chcę być najlepszy, to nie o to chodzi, ale nawet zbliżyć się. W związku z powyższym odszedłem tak zdecydowanie od Rymu. Po drugie, no poezja się zmienia. Kiedyś, oczywiście, że bez Rymu pisano w XIX i wcześniej wieku, ale ja pamiętam jako jeszcze uczeń szkoły, choćby podstawowej, wszystko było rymowane. I gro ludzi wiersz kojarzy z Rymem. Przede wszystkim. Myślę, że bez Rymu jest z jednej strony trudniej, ale z drugiej z kolei łatwiej się wyrazić. Jest większa możliwość. To może tyle. A, dlatego Wiry. No tak, to jest tytułowy. Kiedy piszę białe strofy, płynę z wartkim nurtem współczesności. Dążę do celu najkrótszą z możliwych dróg. Omijam meandrowe manowce Rymu. Jestem wolny. Nic nie pęta kapokiem poetyckiego szyku, aż do ujścia siostry Weny, w rozkołysanie fal puenty. Grożą mi jedynie wiry, mogące wciągnąć pod powierzchnię. Są jak nieporozumienia z czytelnikiem, zwłaszcza, że odrzuciłem kamizelkę ratunkową z kanonu rymowanej liryki. Trzeba powiedzieć Jarosławie, że ten tytułowy wiersz ukryłeś. Tak. Ukryłeś dlatego, że wiry, jak sam twierdzisz, to jest otaczający nas świat. I to jest rozsypywanka wierszy ułożona w pewien sposób. Dla czytelników pewnie będzie to jasne, w jaki sposób, schematyczny. Drugi wiersz, który chciałbym cię poprosić, żebyś przeczytał, to jest wiersz Szlachetność, w którym przedstawiasz relacje swoje z czytelnikiem, a ja też chciałbym wiedzieć, dlaczego piszesz wiersze. Na to, dlaczego piszę, to może na sam koniec odpowiem. Natomiast przeczytam. Szlachetność. To jest o marzeniu moim, marzeniu. Szlachetność. Pisać tak, by zrodzić milczenie. Chciałbym wnikać przez szybę promieniem. Chciałbym toczyć po twarzy ciepłą strugę. Chciałbym. Uwielbiam, jeżeli czytelnik przymyka powieki. Uwielbiam błysk sprawiać w zacienionym oku. Uwielbiam, gdy nagle niezrozumiałe oczywistym. Nic mnie tak nie cieszy, jak dar bycia dzwonnikiem. Dzwon dźwięcznie dźwięczy dźwiękiem. Dzwon ożywia uśpioną noc, błękitnawy czerwień. Ona jest w ludziach. Dla mnie właśnie poezja
tak jak Różewicz napisał, że poetą jest każdy, może być każdy, jest każdy. Jeden ze swoich wierszy, pięknie. Prostych. Dla mnie poezja to jest pewien rodzaj duchowości. Jeżeli można podejść i do najprostszego zajęcia i zrobić je z taką starannością, z takim pietyzmem, czyli jest to poetyckość. Duchowość jest dla mnie poetyckość. Dlatego ja w życiu chcę po prostu nie robić rzeczy, które są brzydkie. To ci opowiedziałem o tym. Pięknie żyć, tak. Poeta jawi się nam jako szczery i chcący pięknie żyć człowiek. Tak. A warsztat oczywiście Jarosław Widużniak ćwiczy słowo, poszukuje wciąż. I tutaj w kolejnym wierszu, który będę cię prosił, szacunek, pokazujesz tę fascynację słowem. Szacunek do słowa, gdyż, tak jak mówisz, wiersz, słowo ma moc. I ten wiersz jest poświęcony Jolancie Manieckiej, strona 65. Tak jest. Ja byłem właśnie w Bielawie. Pani Jola Maniecka, która od wielu, wielu lat zajmuje się krytyką literacką, jest znawczynią. Jeden z moich wierszy, jak gdyby nie zrozumiała, prowadziła tak jak ty, to znaczy inaczej, to nie jest to, że nie zrozumiała. Ja miałem coś innego do powiedzenia w zasadzie. I wyobraźcie sobie państwo, że ta pani się popłakała. No jak to ja do tego też chyba pięknie żyję. I właśnie dla niej szacunek. Jakże cię nie szanować, słowo? Kusisz jak wąż, ucinasz łeb hydrze, buszujesz w żytnisku mojego mózgu. Posiadasz dwoistą matrycę natury. Odzwierciedlasz na poziomie kontaktu z nieobco obcym zewnętrznym światem. Określasz moją barwę w zbliżeniach z innym. Układasz się ze mną, słowo. Jakże cię? Wiersz Kierunek, strona 19. On mi coś przypomina. Dokąd idzie poeta? Zaraz poeta to odpowie. Dokąd zmierza dojrzały mężczyzna i świadomy poeta? Przepraszam, mogę tu coś wtrącić? Proszę, proszę. Razem byliśmy świadkami. Jechaliśmy przez Warszawę. Ty prowadziłeś i spotkaliśmy młodzieńca w złotym obuwiu. Szedł sobie w stronę Nowego Światu. Wiem, że na tobie to większe wrażenie, jako na Bielawianinie, a nie Warszawianinie, niż na mnie. No, byłeś zaskoczony. Zszokowany. Gdzie on idzie? W złotych butach. Tak, w złotych butach. I właśnie to był młody człowiek, około 20 lat i właśnie okazuje się, że już chyba mi nie po drodze z takimi ludźmi, więc napisałem kierunek. Dotyczy to właśnie młodzieży, raczej piszącej też. Kierunek. Nocą na Smolnej spotkałem młodzieńca w złotym obuwiu. Odpłynął w stronę Nowego Świata. Dojrzałem. Bez ekstrawagancji, omijając kałużę, udałem się chyłkiem w Jerozolimskie Aleje, na zachód. Czyli w przeciwnym kierunku.
No.